Cześć, jak dobrze Cię widzieć w następnej lekcji. Tworzenie własnych akordów. No właśnie, to jest coś, co tak naprawdę bardzo mocno przyczynia się do tworzenia własnych utworów, do tworzenia własnej muzyki, do wynajdywania brzmień, do wyszukiwania brzmień, do znajdywania różnych relacji między dźwiękami, do wręcz nawet czasem zaskakiwania siebie, co tutaj się odwala, prawda? Co ja tutaj tworzę. Mówię pozytywnie oczywiście, co ja tutaj tworzę, prawda? Wow, prawda? Niesamowite. Oczywiście podział akordów, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, ten tradycyjny podział akordów budowanych tercjowo, budowanych według zasad muzyki klasycznej, cały czas te zasady oczywiście się trzymają jak najbardziej, to jest bardzo istotne. Pryma, tercja, kwinta, septyma to są bardzo, bardzo ważne dźwięki, bardzo istotne z punktu widzenia już skali, prawda? Z punktu widzenia tworzenia ich na podstawie skali. Natomiast my możemy zacząć robić tak, że tworzymy zupełnie swoje własne, indywidualne brzmienia. Możemy dzięki temu naprawdę niesamowite efekty uzyskać. Oczywiście wszystko jest połączone relacjami brzmieniowymi z podkładem, którym mamy, prawda? Relacjami tonicznymi, melodycznymi, z podkładem. Jeżeli gramy we dwie gitary, jedna gitara na przykład gra akord C, no to my w zasadzie możemy zagrać C, E, G. Możemy zagrać C, na przykład F, G. Dodajemy F. Zaczyna ten dźwięk F. Jeżeli akord C dur jest, prawda, to w tym akordzie C dur jest dźwięk E. Jeżeli my dołożymy F, czyli kwartę, to my troszeczkę zaburzymy brzmienie, prawda, bo dołożenie kwarty w stosunku do prymy, czyli do dźwięku C, kwarta nam nie za bardzo pobrudzi brzmienie. Jeżeli jednak my byśmy dołożyli na przykład dźwięk F, to nam troszeczkę może przybrudzić nam to brzmienie. Oczywiście tą relację możemy wyłapać dopiero, gdy puścimy sobie ten podkład, prawda? Więc to o tym też będziemy sobie mówić, też będziemy kombinować. Jednak tutaj w tej lekcji skupimy się na tworzeniu własnych akordów. Pokażę parę ciekawych. Pozostałe akordy bardzo fajnie byłoby, żebyś sobie samemu je też potworzył. Jako ćwiczenie domowe byłoby właśnie tworzenie własnych akordów i zapisywanie ich. Znowu tutaj wrócilibyśmy do tej karteczki, o której mówiliśmy, prawda? Do tego ołówek i kartka, żeby sobie zapisać. Mówię tak z własnego doświadczenia, ja sam też w ten sposób po prostu robiłem. Zapisywałem sobie akordy, które tworzyłem po prostu nie tyle losowo, co badając brzmienia, prawda? Załóżmy na przykład, bardzo ciekawie brzmi kwarta. Mówi się ogólnie, że akord to przynajmniej trzy dźwięki, prawda? Bo dwa dźwięki to jest po prostu interwał. Na przykład mamy teraz C, G, G, C. No dobra, jakby się tak uprzeć, to możemy dołożyć, żeby był akord, to dokładamy G, C, G. No to już mamy trzy dźwięki. No, można byłoby tak się uprzeć, że faktycznie no to już jest akord, mamy trzy dźwięki, aczkolwiek jeden dźwięk jest powtórzony, zdublowany, bo tu mamy oktawy. Ale nie można zaprzeczyć, że to brzmienie już faktycznie jest. Mimo, że jest ta oktawa tutaj zagrana, jak chcesz to zagrać, to jest najgrubsza na trzecim, piąta na trzecim, czwarta na piątym. I po prostu gram, kostkując po prostu po kolei. To samo tylko od siódmego progu. Musisz przyznać, że jakiś tutaj twór nam się zaczyna robić, prawda? Przeskoczyłem od dźwięku G do dźwięku B, czyli o tercję wielką przeskoczyłem. No, widać,
przeskakiwanie, bo gdybym zagrał obok, próg obok. Oczywiście niesie to za sobą pewne relacje emocjonalne, jak to cały czas mówię, emocjonalne, prawda? Słyszymy, że tutaj jest jakiś taki, to trochę taki zgrzyt, troszeczkę takie niespokojne. Oczywiście to nie jest złe. To jest, tak naprawdę można byłoby powiedzieć w ten sposób. Trzymanie się pewnych zasad, zasad teorii, zasad muzyki jest bardzo oczywiście wskazane. Pewne style muzyczne idą tylko i wyłącznie według tych zasad teorii, prawda? Ta muzyka klasyczna czy muzyka współczesna, nawiązująca do klasycznej, trzyma się bardzo tych zasad teorii i zasad tego. Nie gramy o sekundę wielką, bo to brzydko brzmi na przykład, prawda? Musimy się trzymać tercjowej budowy akordów, bo w danej skali mamy tam tercję, więc musimy się trzymać dokładnie tej budowy, żeby zachować te zasady, prawda? Muzyczne. To jest jedno podejście. Drugie podejście to natomiast jest takie, że my tworzymy po prostu, tworzymy muzykę, siadamy. Już tutaj mamy jakieś intro, jakieś coś, prawda, jakieś wejście do jakiegoś tam motywu, jakiegoś takiego rozpędzającego się, więc jakby to można powiedzieć, łamiemy te stereotypy, takie typowe, klasyczne, takie zasady, łamiemy i tworzymy zupełnie coś nowego, te relacje tworzymy właśnie na podstawie tutaj po prostu, po można powiedzieć, fragmencie skali chromatycznej zagrałem, bo zagrałem ten układ 3-3-5, 2, 2, 4, 1, 1, 3. Tak to zagrałem, prawda? I oczywiście, tak jak mówiliśmy też we wcześniejszych lekcjach, trzymamy się pewnego schematu też rytmicznego, prawda? Czyli idziemy od ty, dy, 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 dy i powtarzamy, żeby to miało ręce i nogi, że nie my gramy zupełnie na przykład. To jest zupełnie jest chaos, wtedy widać, że coś tu się dzieje, ale raczej tak niedobrego, już w dosłownym znaczeniu coś niedobrego. Coś to jakieś takie coś tam się dzieje, coś tam widać, że ten, kto gra już tak jakoś nie za bardzo wie, jak to ubrać, jak to zakończyć, jak to stworzyć, żeby była konkretna fraza. Tak jak na przykład to. Tu już widać, że coś się dzieje. Tu już można powiedzieć, ten, kto gra, wie, co robi. Czyli mamy taki specjalny, śmieszny układ, czyli kwarta i oktawa. Często używany jako też power chord. Możemy natomiast sobie zrobić jeszcze coś takiego. Kwarta i kwarta, czyli mamy tak. Kwarta, oktawa i jeszcze dodatkowy dźwięk, czyli jeszcze poza tą oktawę, już mamy wtedy interwał złożony, mamy jeszcze kwartę dodatkową. Czy mamy dźwięk G, C, G, C i wtedy to brzmi tak. No, widzisz, tu już to brzmienie jest naprawdę bardzo pełne. Mamy niskie i jeszcze dodatkowo kwartę dodatkowo poza tą oktawą, którą stworzyliśmy, prawda? Możemy poeksperymentować, na przykład zamiast kwarty dodajmy jeszcze w takim razie tercję małą. Thank you.
aż nawet sam się ja zaskoczyłem, jak to ciekawie zabrzmiało, bo raz dodawałem tą kwartę, o której mówiłem wcześniej, poza oktawą, czyli GC, piąty, piąty, a raz dodawałem piąty próg na strunie D i czwarty próg na strunie G. Dzięki temu tworzyłem ciekawą, taką właśnie ciekawą kompozycję, ciekawą melodię. Właśnie to naprawdę widzisz, jak można właśnie nawet przez przypadek coś zrobić. Fajne na przykład byłoby też taki akord, który byśmy stworzyli. Złap sobie tak, na ósmym progu najgrubszej struny dźwięk C jest, prawda? No i znowu dźwięk C, no znajomość dźwięków, niestety to bez tego ciężko coś działać. Czyli na szósta struna próg ósmy, piąta struna próg piąty i czwarta struna próg piąty. Z budowy interwałów, jaki tu mieliśmy interwał? Spróbuj sobie przypomnieć. Tak była tercja wielka, tercja mała, sekunda wielka. Sekunda wielka, interwał, który w zasadzie można powiedzieć, no brzmi tak troszeczkę, tak średnio brzmiał, prawda? On sam sobie. I do niego dodaliśmy jeszcze, od tej sekundy wielkiej dodaliśmy kwartę, czyli tak jak mówiłem też wcześniej, jak sobie to złapać, co to za interwał teraz dałem, bo powiedzmy, no tu jest tak rozwalony, ja nie wiem, C i G, C i G, czyli kwinta, kwintę dodaliśmy, czyli tutaj mamy prymę, sekundę wielką i kwintę. I on brzmi, zagrajmy to razem najlepiej. Przyznać, bardzo to też ciekawie brzmi. Możemy oczywiście pokusić się na przechodzenie, na rozwiązywanie teraz tego brzmienia, niekoniecznie według zasad znowu muzyki klasycznej, gdzie musimy konkretny interwał rozłożyć, rozwiązać na konkretny inny interwał. Tu możemy rozwiązać go na interwał, który nam pasuje, na interwał, który jest ciekawie brzmi, który fajnie brzmi. Ja na przykład to sobie robię coś takiego, że mam tu 8-5-5. Później gram 7-5-5, czyli ten dźwięk toniczny zmieniam. Naprawdę zaczyna się coś dziać. Ja wiem, że być może łatwo mi jest mówić, dobierz sobie interwał taki, dobierz sobie interwał taki, tu sobie złap, tu sobie przejdź. Jednak bez ćwiczenia, bez wyszukiwania tych brzmień się nie obejdzie. Bez ćwiczenia i wyszukiwania tych brzmień naprawdę nie dojdziesz do pewnych efektów, prawda? Więc to jakby ciężko przedstawić na talerzu. Tak złap, tak złap, tak złap, tak złap. Oczywiście to można zaproponować, można pokazać, jak te chwyty sobie już gotowe zrobić. Jednak, tak jak mówiłem, warto byłoby, bardzo bym chciał, żebyś sobie po prostu porozpisywał sobie te układy. Pozaznaczał, jakie tam są interwały też, jakie tam są relacje w tym, prawda? Bo ten bardzo fajnie brzmiał. Przeszliśmy na tercję małą, zmieniliśmy dźwięk jakby ten toniczny z tego. Później zagraliśmy power chord 3-5-5. Później 2-5-5. I 0-2-2.
trzeba przyznać, naprawdę zaczyna się fajnie dziać. Oczywiście ja tutaj cały czas gram na kanale czystym, ale to zastosowanie tego, o czym tutaj mówię, jak najbardziej dotyczy kanału przesterowanego, dotyczy grania na przesterze. Cóż, co jeszcze moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy na przykład spróbować jeszcze rozkminić na przykład septymą. Septyma, dwa dźwięki. C, szósta struna na ósmym progu, czwarta struna na ósmym progu. I może na przykład dołożyć do niego, aha, dodajmy na przykład do dźwięku, do prymy, czyli do dźwięku tonicznego, do dźwięku wyjściowego, dodajemy tercję małą i tą septymę. Możemy dodać teraz kwartę. Kwartę zwiększoną. Kwintę. Sekstę małą. Sekstę wielką. Teraz mam dodaną do dźwięku tonicznego, akurat w tym wypadku G, dodaję tercję małą, czyli trzeci próg na szóstej strunie, pierwszy na piątej i trzeci na czwartej. Bardzo ciekawie właśnie to brzmi, bo mamy tercję małą i septymę małą i brzmi tak jazzowo. Tercją wielką. Sekundą wielką, bo teraz mam G, A, F. Mogę na przykład to zrobić też od tego. Bardzo ciekawe brzmienie na przykład jest, jeżeli dodajemy i mamy prymę, kwintę i ponad oktawę mamy nonę wielką. Na przykład struna szósta na trzecim progu, struna piąta na piątym, struna czwarta na siódmym. Tu już jest układ taki rozczapieżony. Zaczyna się coś dziać. Albo na przykład możemy zrobić tak, że mam pryma, kwinta, septyma mała, septyma wielka, przepraszam. Septymą wielką brzmi trochę dziwnie. Możesz dodatkowo sobie posłuchać zespołu stworzonego przez gitarzystę Devin Townsend. Devin Townsend Project, tak się nazywa ten zespół.
to jest gitarzysto-wokalista. I on właśnie często używa też właśnie takich układów. Takich układów septymu, takie przestrzenne brzmienie na przesterze plus jeszcze delay, reverb. To powoduje naprawdę niesamowite brzmienia, niesamowite efekty. Bardzo, bardzo serdecznie polecam, żebyś jako też zadanie domowe posłuchał Devin Townsend Project. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. No właściwie myślę, że rozumiesz, na czym polega ta rzecz, o której mówię, prawda, że akordy możemy tworzyć po prostu z tych puzli, o których mówiliśmy, wbrew jakimś zasadom, wbrew temu, że na przykład akord to są trzy dźwięki, ale musi być tercja, na przykład i kwinta chociażby, i septyma, żeby były te trzy dźwięki, nie musi być na przykład pryma, byleby te trzy dźwięki były. Oczywiście te układy też świetnie brzmią i są bardzo często używane i nadal to jest jakby kanon tworzenia muzyki, aczkolwiek teraz pytanie, czy my faktycznie tak się trzymamy tego kanonu, czy my musimy zgodnie z tym postępować, bo może my po prostu byśmy chcieli coś tworzyć swojego. Tutaj poruszyliśmy też temat taki, że powoli zaczynamy tworzyć riffy, bo na przykład załóżmy, mam ten układ palców, najgrubsza struna na piątym progu, piąta na ósmym progu. Jaki to był interwał? Należał do konsonansów niedoskonałych. Mam nadzieję, że pamiętasz konsonanse niedoskonałe. To była tercja mała, tercja wielka, seksta mała i seksta wielka. I na przykład trzymam teraz ten układ seksty małej. Przechodzę na kwintę. Mała przechodząca w kwintę, każda po 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tworzy pewien już taki schemat rytmiczno-melodyczny, prawda? Już widzisz, że one dość ciekawie się kleją. Dołożyłem później zupełnie osobno interwał od dźwięku A wyższy o kwartę. No to tak troszeczkę zbyt wesołkowato brzmiał, prawda? Po co to było za interwał? Tercja wielka. I później dołożyłem znowu kwintę. Mogę oczywiście zrobić też z tego akord, że mam najgrubsza na trzecim, piąta na piątym, czwarta na czwartym. Czyli mam kwintę septymą wielką. Zagram to jeszcze raz. Troszeczkę to zmodyfikowałem, z seksta mała na kwintę, później zagrałem tą tercję wielką i przeszedłem na taki właśnie akord, to co mówiłem przed chwileczką, kwinta z septymą wielką i ona już, widać, bo ona była sama w sobie, ma trochę napięcia takiego, ale jeżeli rozwiążemy ją na oktawę, czyli gram 3-5-5, czyli dźwięki G, D, G, thank you.
wydaje się, że zaczyna nabierać to pewnego takiego właśnie z jednej strony schematu, to się powtarza, z drugiej strony już jakichś takich, można powiedzieć, walorów riffu, walorów frazy, gdzie wiemy, że mamy jakąś krótką historię, którą chcemy opowiedzieć. Tak to można sobie wyobrazić, krótką historię, którą chcemy opowiedzieć, która się powtarza, do której dołożymy drugą gitarę, dołożymy bas, perkusję, już nam się tworzy utwór. Oczywiście nie gramy tego w kółko tego samego, bo to musimy jakoś zróżnicować, ale już jakby jest krótka historyjka, krótka fraza, którą my już zaczęliśmy tworzyć. I to właściwie na podstawie klejenia interwałów, klejenia tych puzli, o których cały czas mówisz, to puzzle są, prawda? Z nich możemy się naprawdę, naprawdę cuda możemy robić. Bardzo fajnie i bardzo tak ciekawie brzmi interwał, taki akord, można powiedzieć, no tutaj właściwie mamy dwa dźwięki. Przechodzenie z tercji małej na sekundę wielką. Tercja mała na sekundę wielką, później kwinta na kwartę zwiększoną. Tylko akurat przesunąłem się o tercję wielką w dół, bo tu mam dźwięk A, przesunąłem się do F, czyli AGF, prawda? AGF, tercję wielką w dół i bardzo to ciekawie, zabrzmiało, prawda? Tak jeszcze włączyć przester i już by było super. Także twoim zadaniem, po raz kolejny powtórzę, jest wypisanie trzydźwiękowych takich akordów. Później, jak już dojdziesz do wprawy czterodźwiękowych akordów, stworzonych po prostu, zlepionych z tych interwałów, o których mówiliśmy, z różnych interwałów. Już nie trzymamy się czy tercja, czy tercja mała, żeby to był septymowy, prawda, według tercjowej budowy akordów. Po prostu swoje własne tworzymy. I to naprawdę zaczyna się dziać zabawa, naprawdę. Tutaj mamy właśnie taki przykład, jak to brzmi, prawda? Mam kwartę i oktawę, kwartę i septymę wielką i przeszedłem, nie pasowało mi septyma mała, przeszedłem na sekstę wielką. I dzięki temu stworzyłem właściwie trzy akordy. Warto je zapamiętać. I twoim zadaniem byłoby rozpisanie tych akordów. Jeżeli czegoś nie wiesz, kontaktuj się ze mną, ja ci pomogę. A widzimy się w następnej lekcji. Do zobaczenia.